Ostatnimi czasy kilka razy parę osób było uprzejmych w komentarzach pod moimi filmikami napisać: oto ten od kociej wiary. To uściślimy może, skoro ta moja wiara, trzymając się tej konwencji, jest kocia, no to powiem wam, w co wierzę. Wierzę w Pana Jezusa Chrystusa. Wierzę każdemu Jego Słowu. Wierzę również temu Słowu Bożemu, które zostało przez Boga nam objawione. Więc jeżeli moja wiara jest kocia, to się zastanawiam, jaka jest Twoja wiara. Jako przeciwieństwo rozumiem, Ty nie wierzysz Jezusowi Chrystusowi, czy przepraszam, Wy nie wierzycie Jezusowi Chrystusowi, nie modlicie się do Jezusa Chrystusa, to co wam pozostało? Zostaje wam figurki, obrazki, czyli bałwany. To co mam powiedzieć? Że to jest bałwania wiara? Tak mam was potraktować? Nie, ponieważ nie jestem tak nieuprzejmy jak wy. Aby nie być gołosłownym, kilka dni temu miałem telefon od pewnej pani, która z wielkim bólem, z wielkim cierpieniem powiedziała mi do słuchawki: pastorze, mój syn zabrał dziecku obrazek, święty obrazek. I teraz do kogo to dziecko będzie się modliło? No naprawdę ta pani nie jest kociej wiary, trzymając się tej konwencji, którą tutaj narzuciliście, a więc jest tej bałwani wiary. No to też jest przykre bardzo, jeżeli komuś bałwana zabrali, do kogo on się ma modlić? Nie jestem złośliwy. Sam byłem katolikiem, sam kiedyś podróżowałem do Częstochowy, do pewnego klasztoru i sam padałem na twarz przed tym, co tam odkrywano. I wiecie co? To nie było żadne Boże objawienie, to był obrazek. Święty, jak najbardziej. Nikogo nie wyśmiewam. Reaguję tylko na głupie komentarze, aby wam uzmysłowić, że jeżeli rzucasz kogoś kamieniem, może się okazać, że kamień się odbije i uderzy ciebie. A poza tym zobaczcie na taką prostą rzecz. Jeżeli ty pokazujesz palcem, to na kogo pokazują trzy palce? Na ciebie. Moi drodzy, uważajcie, zanim rzucicie w kogoś jakimkolwiek złym słowem, bo ono wróci do was i może was zmiażdżyć. A jeśli kocia wiara to jest wiara w Jezusa Chrystusa, to wszystkim wam życzę, abyście zostali kociorzami. Droga uczniostwa, lajkujcie, subskrybujcie, komentujcie, niech się rozchodzi.